Skracamy włosy? Nie. Może jakiś wzorek? Nie, nie tym razem. A kolor? Nie, dzisiaj. Teraz to tylko gra dla korony. Dobra, dawaj Mariusz, gramy. O, to się zobaczy. Dobrze, widzimy się zaraz. Dobra, na razie. A z nami jest Mariusz Fornalczyk, nowy zawodnik Korony Kielce. Cześć Mariusz. Cześć, witam wszystkich. Na początek tradycyjne pytanko, powiedz jak się czujesz tutaj w Kielcach? To dopiero pierwszy dzień dzisiaj. Wiadomo, czuję się bardzo dobrze, jeszcze dopiero poznaję się z kolegami w środę albo jutro pierwszy trening, więc nie mogę się doczekać. Właśnie, przeszedłeś bardzo szybko, trzeba powiedzieć, proces testów medycznych. Powiedz, czy to jest tak standardowo, można powiedzieć, ten czas trwał? Czy było ciut szybciej? Kurczę, myślę, że to było bardzo szybko. Bardzo szybko korona zorganizowała te testy, tak jakby w jeden dzień to wszystko się udało zrobić i tak jak mówię, jutro albo w środę pierwszy trening. Szatnia. Czy z którymś z chłopaków z naszej szatni znałeś się wcześniej już? Tak, z Xavierem, z bramkarzem i czy się znałem z... Znam się z Błanikiem, ale nie tak bardzo, tylko po prostu kojarzymy się i znamy się po prostu. Mamy dużo czasu, żeby się teraz poznać, bo dopiero podpisałem kontrakt, więc myślę, że wszystko przed nami. Przechodząc do spraw boiskowych, jesteś ofensywnie usposobionym zawodnikiem. Powiedz, na której pozycji odnajdujesz się najlepiej? Czuję się najlepiej na lewym albo prawym skrzydle i to jest moja nominalna pozycja. Okay. A można powiedzieć, że jesteś młodym zawodnikiem, masz dopiero 20 lat, aczkolwiek na twoim koncie jest już duże doświadczenie, bo zaliczyłeś mecze w Lidze Konferencji Europy, zaliczałeś mecze młodzieżowej reprezentacji, Pogoń Szczecin to także jest marka sama w sobie, także to doświadczenie już masz, mimo tak młodego wieku. No tak, jestem młodym zawodnikiem, mówisz że jakieś tam doświadczenie mam, jest moim zdaniem jeszcze bardzo małe i przejście do Korony Kielce jest kolejnym doświadczeniem i kolejne zebrane doświadczenia będę mógł pokazywać na boisku. Przed wami obóz w Turcji, jak się zapatrujesz? Zapatruję się bojowo, w takim stylu, że walczyć na boisku dla drużyny, poznawać się oczywiście z kolegami i co, docierać się na boisku to najważniejsze i przygotowywać się do pierwszego meczu i walczyć o najwyższą rangę w lidze. I na koniec poproszę Cię jeszcze o jakieś słowo do naszych kibiców. Słowa dla kibiców. Mam nadzieję, że widzimy się w komplecie na pierwszym meczu kolejnej rundy. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia.